powiedzieć, co dzisiaj będziecie robić, po co ta akcja? Nazywam się Henryk Szczepankiewicz, to jest taka akcja obywatelska, oddolna. Postanowiliśmy zrobić coś dla osiedla i dla siebie, gdyż od wielu lat miasto w tej zasadzie nic nie robiło i nic nie robi w naszym rejonie. Chcę powiedzieć, że mamy tutaj z tyłu ulicę Szymanowskiego, która powstała gdzieś 20 lat temu i 25 może. I ta ulica do tej chwili obecnej jest. A co ciekawe, w środku rosną na przykład latarnie uliczne i one są wykorzystywane przez panów bardzo zmęczonych wracających. Tam nie da się przejechać, żeby mama przejechała wózkiem z dzieckiem, niepełnosprawny na swoim wózku, nie da się przejechać. To znaczy, my żeśmy już wielokrotnie, radni tu miejscowi wielokrotnie zwracali się o to, żeby naprawić, przebudować, tylko to nie dało się. Natomiast z tyłu, tam mamy ulicę Paderewskiego, gdzie ta ulica przynajmniej od 15 lat nie była sprzątana, nic tam przy niej się nie robiło. Pani Leśniewska Krystyna, tutaj taka nasza wspólna, to znaczy moja znajoma, wystąpiła o to, żeby miasto wyremontowało czy zrobiło coś przy tej ulicy. Oczywiście nic tam nie zrobiono. Wręcz ta ulica zarosła chwastami i te chwasty przez system korzeniowy zniszczyły tą uliczkę. Wczoraj, bo to już sprawa zrobiła się głośna, i wczoraj przyjechały spychacze i zaczęły sprzątać ulicę. No pierwszy raz widziałem to, że w środku miasta, w XXI wieku, ulica sprząta się spychaczem. Zaniedbane od lat. Oczywiście, tak. Uważam, że to jest ulica Kaczewska, to jest ulica Paderewskiego. Zwracaliśmy się kilka lat temu, a to chyba było 4 lata temu, żeby na ulicy Paderewskiego zrobić, przystosować tę ulicę do chodniki w zasadzie jako drogi rowerowe. 4 lat nic. To znaczy, politycy obiecują podczas wyborów czy przed wyborami, że zbudują, zrobią coś i nic. Proszę powiedzieć, bo my dostaliśmy dziennikarza wczoraj takiego maila z Urzędu Miejskiego, który mówi o tym, że jakby pan prezydent traktuje waszą akcję jako taką akcję sportowo-rekreacyjną, tak? Coś takiego. I ponieważ tutaj 8 kwietnia ma być robiony ten hotel na Paderewskim. To znaczy, do tej pory nie było takich sygnałów, tylko jak żeśmy zaczęli coś działać w tym kierunku, no to ruszyło się. Ja wiem o tym, bo urzędnicy zaczęli wydzwaniać do poszczególnych osób mieszkających na tym osiedlu, że coś będzie się działo. No to znaczy, już mamy, tu jest nasze właśnie te całe dokumentacje. No, że coś się będzie działo, ale to są tylko obiecanki, ale to nie tylko dotyczy tego bałaganu, że ten bałagan gdzieś tutaj panuje, ale to jest to samo na Kaczewskiej, to samo jest na innych ulicach. Ta ulica Paderewskiego to jest taki nasz symbol takiego niedziałania miasta. Miasto ma narzędzia. Straż Miejska, ja to widuję, że Straż Miejska łazi tutaj, powiem, że łazi, bo oni nie patrolują, tylko łażą po tym osiedlu. Ale jestem ciekawy, czy oni przynajmniej zrobili jakąś notatkę mówiącą o tym, że jest tutaj ulica zarośnięta chwastami. Te chwasty zniszczyły ten chodnik. I w związku z tym postanowiliśmy oczyścić kawałek. No właśnie, jaki jest plan działania na dzisiaj? W dniu dzisiejszym o godzinie 15 otwieramy legalne zgromadzenie publiczne i następnie jeszcze zrobimy taką rzecz, że dzisiaj jest godzina dla ziemi. My to trochę wyprzedzimy i posprzątamy tutaj ten teren z tyłu za mną. Ponadto będziemy apelować do pana prezydenta, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa, żeby nas nie kłamano, że jak obiecują, niech zrobią. A tutaj pan prezydent powinno być wstyd, tak? Tak, tutaj uważam, że muszą iść z łopatami tymi. Ja tutaj uszykowałem sobie taką potężną łopatę i pójdziemy sprzątać. Panie zajmą się bardziej lekką robotą, z dziećmi, z sąsiadami, z przyjaciółmi i zrobimy coś. A tutaj w mailu, który nam wysłało miasto, jest napisane tak, że pan Henryk Szczepankiewicz niemniej więc próbuje wywołać wrażenie, że coś zostanie wykonane z jego inicjatywy, bo to oczywista nieprawda. Zapewniam, że ustalenia poczynione z panią Krystyną Leśniewską są dla pana prezydenta wiążące.
Tym samym już 8 kwietnia na teren przy ulicy Paderewskiego wchodzi wykonawca nowego chodnika i ścieżki rowerowej. No cieszymy się bardzo. Ale myślicie, że to jest wywołane ten mail? Wywołane, bo ja nigdzie nie widziałem, żeby było zabezpieczone jakieś pieniądze w budżecie miasta. No bez pieniędzy nie da się nic zrobić. A to pismo? A to znaczy z uwagi na to, że to jest... A pani Krystyno, to może jeszcze pani by powiedziała, jak to z pani strony wygląda, no bo tutaj jakby z Urzędu Miejskiego tak, mamy taki sygnał, że jakby już między panią a prezydentem te rozmowy były i jest ustalone, że tego 8 kwietnia rozmowy były w zeszłym roku po tych konfrontacjach, po wynikach KPO i po tych całych pomyłkach. Byłam poproszona do prezydenta, odbyła się rozmowa, prezydent obiecał, że wrzuci to na tegoroczny budżet do rozpatrzenia i postara się użyć swoich wpływów jako prezydent do realizacji tego. Ponieważ w tym roku, a mamy w tej chwili koniec marca, wiedziałam, że już były ustalenia co do budżetu miasta, że w budżecie miasta nie znalazł się projekt do realizacji naszego chodnika tutaj, który właśnie był obiecywany i słabe nadzieje na jego realizację. Więc dzięki pomocy pana Henryka zaczęliśmy robić właśnie taką akcję na Facebooku, co nie ukrywam, spowodowało również burzę taką ogólną. Miałam wczoraj w przychodni również parę telefonów, również z miasta, od pana kierownika Matysiaka. I wcześniej miałam od pana Sidora telefony, gdzie dopytywano się mnie o chodnik, który to chodnik, więc no, byłam troszkę zaskoczona, bo na dobrą sprawę miał być realizowany, a miasto się mnie pytało, która to część jest chodnika i który to jest chodnik. Więc wytłumaczyłam, o którą, bo nie o tamtą część chodziło, bo tam jest deptak, więc to mniejsze. Chodziło nam o ten chodnik, ponieważ o ten bardzo chodnik, pani powie, tutaj, to jest ten nie chodnik, widać tego. Od tego zakrętu.